Cześć, jestem Kloja Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oprócz miligramów wody dodano do 25 cm sześciennych dwumolowego roztworu, jeżeli powstał roztwór 0,5-molowy. Wypisujemy sobie najpierw dane. Mamy objętość roztworu pierwszego, która jest w centymetrach sześciennych. Mamy stężenie molowe pierwsze. I tu uwaga, bo to mamy w decymetrach sześciennych, to już wiemy, że tutaj na bank będziemy musieli to zamienić. I mamy stężenie molowe drugiego roztworu. Ok. Dla przypomnienia, 1 decymetr to 10 cm. Ale my to będziemy zamieniać w drugą stronę, więc 1 cm to 1/10 części decymetra. To z tej wartości będziemy tutaj korzystać. Przepisujemy sobie te 25. I teraz z uwagi na to, że to jest tutaj do potęgi trzeciej, to musimy to zapisać 3 razy. Zliczamy ilość miejsc po przecinku. Raz, dwa, trzy. I wpisujemy tam naszą wartość od tyłu. No i mamy. I to już jest w decymetrach sześciennych. Bierzemy pod uwagę tylko to, co ma jedynki i zapisujemy sobie wzór podstawowy na stężenie molowe. Te pierwsze oczywiście tutaj. I tu mamy ilość moli, która nam się tutaj nie będzie zmieniać. I przekształcamy to sobie i wyliczamy ilość moli. Wymnażamy. Okej. No to teraz musimy sobie wyliczyć objętość roztworu drugiego, aby znaleźć tą ilość gramów wody. Dobra. No to teraz z tego wzoru przekształcamy go sobie, bo będziemy korzystać z tych oto danych, bo mamy już ilość moli. I nasz wzór to N. Dzielimy. Okej. Najważniejsze jest to, że mamy się doliczyć gramów wody, czyli to jest masa wody. Potrzebujemy gęstości, której nam nie musieli podawać w zadaniu, bo jest prosta. I musimy mieć objętość tej wody, a objętość tej wody to różnica objętości roztworu pierwszego i drugiego. Oczywiście drugi jest większy, to robimy, że objętość wody lub rozpuszczalnika, w zależności jak sobie to zapisujecie, to objętość roztworu drugiego minus objętość roztworu pierwszego. No to mamy 0,1 odjąć 25 tysięcznych, otrzymujemy. I uwaga, to jest w decymetrach sześciennych. A my w gęstości mamy centymetry sześcienne, więc będziemy to teraz zamieniać w drugą stronę, czyli wymnażamy razy 1000 i otrzymujemy 75 centymetrów sześciennych. To dalej nie koniec, bo tu mamy w ten sposób, a przypominam, doliczamy się masy tej wody. No to zapisujemy sobie wzór podstawowy na gęstość.
i go przekształcamy tak, aby móc policzyć tą masę. I masa wody to, tutaj oczywiście obojętnie w jakiej kolejności, bo mnożenie jest naprzemienne. To 75 gramów. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.